Simsy są taką grą, w której to my decydujemy o tym, jakie losy czekają naszych Simów. Czy zginą w basenie, czy pójdą w dobrą, czy złą stronę. A co by było, gdyby to Simowie rządzili nami? Przekonajmy się! Przedstawiam wam... Muzyko! Dzisiaj w odcinku zajmiemy się tym, że będę spełniać każde życzenie moich Simów. Przedstawiam wam moich Simów. Jest to Marysix, moja wspierająca kulbigosiara. Jest to Majka, również moja wspierająca kulbigosiara. Oraz Pikazo, również mój wspierający kulbigosiara. I oczywiście zapraszam was na stronę Instant Gaming, gdzie możecie kupić gry taniej, na przykład dodatki do Simsów, czy inne gry, nawet Robuxy. Także wszystkie linki są w opisie oraz jest również link do wygrania darmowej gry. Jak co miesiąc. Za pomocą ich pragnień będę po prostu spełniać ich wszystkie życzenia, nawet takie najgłupsze, czyli ugotowanie na przykład makaronu. Zaczniemy od Majki. Majka chce obejrzeć dzieło sztuki, bo ona chce być wybitną malarką, czyli musimy jakiś obraz obejrzeć, tak? Tylko, że tu nie ma żadnego obrazu. Są tylko okna, półki. O, tu jest! Patrz, idź Majka. Zobacz to piękne dzieło sztuki, które tak bardzo chcesz obejrzeć. Wow, liście. On chce następny poziom umiejętności majsterkowanie albo weź udział w imprezie. Patrzcie, jaki imprezowy. Kup książki, majsterkowanie, robotyka. Jest majsterkowanie. O, jest, nie, dobra, nieważne. Masz, naucz się, poczytaj czy coś. Ona chce porozmawiać z Simką imieniu Majka. Nie ma problemu, porozmawiajcie ze sobą, poznajcie się i tak będziecie tutaj mieszkać przez całe swoje życie. Porozmawiajcie. Kurde, gigabeka po prostu rozmawiać z kimś. Ty chcesz wypić drinka w klubie. Jest niedziela, rano. Kobieto! Przed 12? Umiejętność malowania. Trzeba kupić sztalugę. Postawmy sztalugę gdzieś na podwórku, na świeżym powietrzu. Namaluj ten mur. Czy tam co to jest? Wow! Ej, ja pierwszy raz mieszkam w tym mieście Bridgechester, czy jak to tam się nazywa. Jest ładne. Wygląda trochę jak Łódź. I maluj tu. Ucz się malować. Portret namaluj za stówę. A ty czego potrzebujesz? Ona czuje się super, jest szczęśliwa, jest zadowolona. Posąg? Ty chcesz oglądać posąg? Skąd ja ci znajdę posąg? Czy kogut wiesiek się zalicza? Czy możesz na przykład podziwiać tego koguta? Można podziwiać wieśka. Wyłącz ten telewizor. Patrz, no podziwiaj, jaki piękny kogut. Wszyscy o nim zapominają, a to on założył Simowy świat. Obejrzyj mural. Uszczęśliw. Czemu wy chcecie robić jakieś rzeczy poza domem? Twórz graffiti. Patrzcie, kogut wiesiek idealnie w tym domu stoi. Jest podziwiany, tak jak na to zasługuje przez całe swoje życie. 3000 łapek w górę i zrobię ten sam odcinek, ale w The Sims 2, ponieważ w The Sims 2 opcje wyborów są o wiele lepsze niż w czwórce. Tutaj są typu maluj czy coś, a na przykład w dwójce jest większy hardcore. Ale zobaczymy. Maluj te graffiti. No kto tu idzie? Kim ty jesteś? Sąsiad. Ja nie chcę, nikogo nie chcę wpuszczać. Chyba, że oni będą chcieć. Nie chcą. No całe szczęście. Witamy w naszej okolicy. Kto pytał? Dziel się pomysłami. Dobra, to idź do... Idź przywitaj Ekrama. Zapytaj, czy jest syreną. Tak, Ekram jest syreną na 100%. No, gdzie ja mogę się dzielić pomysłami z nim? On chyba nie ma pomysłów. No, kto to idzie? Co ty masz? Ciasto owocowe. No ty piaro. Lili z przyjemniak. Jak jesteś taka przyjemna, to czemu nosisz mi ciasto owocowe? Mogę się podzielić z tobą pomysłami? Mam dużo pomysłów. Na przykład, jak zniwelować ludzkość, będąc kosmitą. Kiedy nie byś interesy dzieli się pomysłami z kategorii przyjazne. Chciałabym. Ale tego nie ma. A dobra, mam. Zapomniałam, nie zauważyłam tego. No co to za portret? Kogo to? Ekrama? Dobra, powiesimy go tu. Opatrzcie, ta graffiti maluje. Rozwiązuj trudne problemy. Ekram, powiedz mi o swoich problemach. Ja ci pomogę ci rozwiązać je. Rozmawiaj o ludzkim jedzeniu. Ale chodzi o ludzkie jedzenie, że ludzkie, że ludzi, czy o ludzkie, że ciasto? Nie wiem. Chodź, porozwiązuję ci. On może nie ma trudnych problemów. A, swojego Sima! To ja muszę sama porozwiązywać. Dobra, Ekram, miło się gadało. Ja mam problemy, idę je rozwiązywać. Co wy to ciasto jecie? To mi przynieście to ciasto, ludzie! Maluj mural. Co wy macie z tymi muralami? O, tutaj mural. O, na oknach. Idealnie. Skończyłaś to? Dobra, co ty jeszcze chcesz? Maluj na sztaludze. No zdecyduj się! Dokończ obraz. Dokończ to. Przeczytaj książkę w całości. Może kupimy taką książkę dla dzieci i to szybko się przeczyta. Przeczytaj ją w całości. Goście przyszli, ale ty ich nie znasz nawet. Ja nie mogę, ile ty to malujesz?
Ona już trzeci poziom malowania, a ty tu kurde, patrzcie, na koty i psy namalowała. Musisz z kimś porozmawiać. Może porozmawiamy z Ekramem, widać, że on jest niezadowolony. Przyjazne powitanie, zabawne. Narzekaj na miejscową młodzież. Ach, ta młodzież dzisiejsza. Uszczęśliw. Pewny siebie jest. Aha. Nadal to maluje. Ile tu się graffiti robi? No patrzcie, on już jest szczęśliwy. Mówiłam, że z Ekramem będzie szybko, bo on jest taki smutny. Sprzedać obraz. To co sprzedajemy? Ekrama czy koty? Ekrama sprzedamy. Ja musiałam sprzedać ten, co namalowała. To mały, zrób i sprzedaj go. Ja nie mogę, ile to maluje się tego. Dobra. Ale ham! Śmieci nam wyrzucił! Ale ham! Weź mu mózg, spal. No nieźle. Ale on ma trudne rzeczy do zrobienia, na przykład udaj się na imprezę, a on nie ma jakby znajomych. Albo stwórz coś o wspaniałej jakości, jak on coś może stworzyć o wspaniałej jakości, jak on nie ma żadnej umiejętności. Kwiatek! Ale musimy go sprzedać. Mam kliknąć obraz, aby go sprzedać. No kurna! Co to ma być? Namaluj, nie wiem, kamienicę. Podziwiaj. Idź tu podziwiaj i możesz iść jeść, czy tam cokolwiek robić. Ona chce flirtować! O, ten jaki... No, to jest normalny obywatel domu, idealny współlokator. Podniósł kosz na śmieci, no. A nie się patrzył. Dziabej. No co ty, gościu, na mnie krzyczysz? No co ty, nie lubisz mnie? Nie lubisz mojej miłości? O, kliknij na sztalugę, sprzedaj. Wręcz mu różę, czy coś. Obejrzyj dzieło sztuki. To obejrzyj swój obraz. Ona chce z kimś poflirtować, ale nie ma z kim. Dobra, Ekram, chodź. Co, przeprowadzę, myślisz? Czemu jesteś złośliwy, gościu? Bekka. Bekka. Hej, sporo o tobie mówią, główne złe rzeczy. Ja? O mnie złe? On tu jest! Idź do niego! Cześć, Ekram. Nie gadaj mi o babeczkach, ja jestem twoją babeczką. No czemu nie chcesz mnie? No co za typ? Dobra, idę do niego. Czemu on ma pistolet w ręku? Uspokój, spokojnie. Jak z tobą poflirtuję, proszę nie zrób mi krzywdy. Pochwal wygląd. No czemu nikt mnie nie lubi? No spoko, fajnie wiedzieć. Maluj mural. Marysik, śpisz? Wstawaj. Odśwież się. Masz, odśwież się przed lustrem. My zbyt zawstydzona, żeby się odświeżyć? Czyli jak chcesz się odświeżyć w kiblu, to nie może być zawstydzona. Aha, okej. Okay. Nie wiem, dziwna sytuacja. Uszczęśliwimy cię. Narzekaj na ciasto owocowe. Siema, siema. Nienawidzę ciasta. No, co ty mnie nie lubisz? No, gościu. O, fryzak. Jak mam cię uszczęśliwić? Jak? Co chcesz? Chcesz kogoś pocałować? Ale... Dobra, pojedziemy teraz wszyscy razem na miasto. Jest godzina 5, czyli o 8 jedziemy na miasto. On chce skupić się. Dziel się pomysłami. Wstawaj! Ja muszę się podzielić pomysłami. Dziel się genialnymi pomysłami. Słuchaj, mam taki pomysł, żeby każdego porwać z tego miasta, z tej ziemi. Ciebie w pierwszym miejscu. A, zgadzasz się? No i super. Załatwione. On chce się skupić, no to poczytaj książkę czy coś. Kryzystoła, stodoła. Wow, ale skupiony. A może kupimy szachy? Po co nam ten stół? Postawmy tutaj szachy. On chce nadal iść na imprezę. Pójdziemy, tylko ona skończy obraz. Ona kogoś pocałuje, ty pójdziesz na imprezę. Ona wypije drinka. Patrzcie. Ech! Słyszysz? Miałeś coś zjeść. Czemu nie zjadłeś? Groszek zjedz. Jest na mózg. Chyba. Nie wiem, nie znam się na groszkach. Kto dzwoni? Ekran dzwoni! Szybkie pytanie. Cecilia Kang i ja planujemy spędzić ze sobą trochę czasu, tak jak po przyjacielsku. No jakby idź, no nie wiem, gościu, myślałam, że zadzwonisz, zapyta się co u mnie, a ty jakieś... A możesz kupić statek kosmiczny i polecieć w kosmos? Zastanawia mnie to. Możesz? A jak na przykład ja mogę, żeby kosmici mnie porwali? Muszę postawić sobie taki kryształ w chacie? Odzwoni do niej, Ekram. Tak, zarąbiste rozpoczęcie rozmowy. Należysz do marginesu. Dzięki, Ekram. Być w tym! Pracę, żeby podjąć jako jako szefowa przestępców! Kurde, może jestem w marginesie, ale chętnie przyjmę propozycję twojej pracy. Ale abstrakcja! Abstrakcja to jest moje życie. Dobra, jest już po 12:00, możemy pójść zaraz na imprezę. No jakby... No co, wchodzisz mi do kibla? No i teraz musimy ile czekać? 3 godziny, żeby pójść na imprezę, bo ona będzie zawstydzona, żeby z kimś rozmawiać. Dzięki. Zamaskuj się. Patrzcie, on się może zamaskować.
zamaskował się. Gdzie możemy pójść na imprezę do klubu? Impreza o klubie zaczyna się zazwyczaj gdzieś jakoś wieczorem. Czemu ta woda jest fioletowa? Lecimy na imprezę! Tu jest jakiś klub w ogóle? Wodopój jakiś? Azyl Darka. Dobra, idziemy do Darka. Niezły Darek. Impreza! Studenci, jest 15, idealny czas na balowanie. O, ktoś idzie! Przyjazne powitanie, zapoznaj się z nim. Hej! No ej, no olał mnie! A możesz się z nim poflirtować na przykład już? Gdzie jest ten Darek? To jest jakiś... Oh, oni tu malują! Chodź, idziemy im przeszkodzić. Zabawne powitanie, cześć! Idź do niego. Może on będzie chętny z tobą poromantyzować. Wręcz róże mu. Czyżby znaleźliśmy już odpowiednią osobę? No gościu, no już! Dobra, koniec z nami. Nie było żadnej relacji, ale koniec z nami. Ja nie mogę, co za typ. Co ten wampir tu robi? Może ty z nim poflirtujesz, Marysiu? A, no to on nie chce nawet się ze mną zaprzyjaźnić. Być może to tylko zbieg okoliczności, lecz Marysik nie może oprzeć się wrażeniu, że inni ciągle ją oceniają. Ja też mam takie wrażenie! Czy to przez jej włosy, osobowość znajomych? Niezależnie od tego, co jest z tego powodem, Marysik boi się, że to jeszcze nie koniec. No ja też myślę, że wszyscy ją oceniają, ja nie wiem czemu. Bo co, bo ma czerwone oczy? To co, ludzie nie mogą mieć czerwonego barwnika w okach? To miał być super odcinek, gdzie spełniam wasze zachcianki, a wy nawet tych zachcianek nie chcecie. No ciągle chcę kogoś całować. Dzisiaj jest piękny dzień kolejny. Ty chcesz grać w szachy. Nie ma problemu, graj w szachy. Zjedz coś, uszczęśliw kogoś. Życie jest piękne. Ona chce zaplanować randkę. No co ty już mu kosza dałaś? On nie chce ze mną miłości. No to idź do domu. Myślałam, że się ogarniesz, ale widzę, że nie. A zrób łu. Ale niezłe łu. Dobra, moi państwo, to był odcinek, w którym wykonuję wszystkie prośby i życzenia moich simów. Jeżeli będzie pod tym filmem 3000 łapek w górę, to robię to w The Sims 2 z Julią Szynką. Tradycyjnie życzę wam miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru, mimo to byłam ja. Widzimy się już w sobotę o 16 w kolejnym filmie. Siemano.